Dziś porozmawiamy o starej maksymie, dzięki której powstają nowe produkty, czyli potrzeba matko po namysku. Jest ze mną Rahim Black, przedsiębiorca, innowator, no i pasjonat. Cześć. Tak, powiedz mi, jak wpadasz na pomysł, że tworzysz tak innowacyjne produkty i skąd pewność, że to się uda? Pewności nigdy nie mamy, ale jeżeli już na wczesnym etapie od razu się otworzymy i zweryfikujemy nasz pomysł i od razu okaże się, że nie jest dobry, to dużo mniej tracimy. Więc moim sposobem na generowanie pomysłów i sprawdzanie, czy to się uda, jest metoda prób i błędów oparta na eksperymentach. Jest takie powiedzenie, że nie jestem ekspertem, jestem eksperymentatorem. To jest dużo lepsze być eksperymentatorem niż ekspertem. Ludzie mają różną naturę. Niektórzy chowają się ze swoimi pomysłami, bo myślą, że ktoś ich wyprzedzi. Inni z kolei są bardziej ekstrawertyczni i od razu się dzielą tymi pomysłami. Metoda Lean Startup, czy metoda skramowego podejścia do tworzenia produktów, czy metoda weryfikowanego uczenia się, czy chociażby metoda design thinking, która w brainstormingu zakłada przede wszystkim, że nie ma złych pomysłów, jest dużo lepszą metodą sprawdzania i generowania dobrych pomysłów i dużo większe daje szanse na powodzenie, niż takie założenie, że ja mam pomysł i ja go zrealizuję i wtedy go pokażę światu. Bo skąd ty wiesz wtedy, że świat tego potrzebuje? Więc teraz odpowiadając na twoje pytanie, jak generuję pomysły? Próbuję. Jak sprawdzam, czy to się uda? Próbuję. Jeszcze można by było dołożyć do tego takie pytanie, skąd biorę na to środki? Od razu sprzedaję to, co próbuję. Prawda? Więc trzeba to potraktować jako takie laboratorium. I teraz ma to też swoje minusy. To znaczy, no, narażamy się na niepowodzenie. Ma to swoje minusy. Możemy narazić się na niezadowolenie klientów, ale klient, tak zwany early adopter, przez to, że testuje coś wcześniej niż inni, też może w tym błękitnym oceanie zdobyć przewagę. Więc zawsze jest coś za coś. Odpowiadając na twoje pytanie, eksperymentuję, od razu sprzedaję i ten feedback daje mi odpowiedź, czego ludzie potrzebują. I często jest tak, że zaczynam z czymś zupełnie innym, ale musisz wypuścić to MVP, tą minimalną wersję produktu i wchodzisz w coś zupełnie nieznanego. Kiedyś moja profesorka na SP podczas rysowania powiedziała, żebym się oddał takiemu boskiemu procesowi twórczemu, bo jak będę za dużo myślał, to będzie takie przewidywalne. Więc lepiej się oddać pewnym procesom, które dzieją się ewolucyjnie, niż tak z góry coś zaplanować. Mamy dwa rodzaje kreatorów. Jedni to są konceptualiści, drudzy są eksperymentatorzy. Konceptualista to jest raczej taki, który ma już z góry określoną koncepcję i się trzyma. Tacy się zdarzają, a znacznie częściej i z dużo większym prawdopodobieństwem powodzenia działają właśnie eksperymentatorzy. Samo mówienie o pomyśle jest już produktem. Bo jeżeli mówisz o pomyśle, wchodzisz w interakcję. Na przykład mówisz o pomyśle, ktoś od razu go ocenia. Mówisz o pomyśle, badasz rynek. Więc takie anegdota, potrzeba matką w nalazku, druga anegdota, żeby robić, a nie mówić, można właśnie mówiąc robić. Na przykład ja nie wyobrażam sobie na przykład zaprojektowania logotypu firmy albo znalezienia nazwy bez wcześniej mówienia o tym, czyli nie wiem, zaproponowania 5-6 różnych wersji. Po prostu ja tak bardzo potrzebuję społeczności do generowania pomysłów. Ja potrzebuję do tworzenia pomysłów. Pod każdym względem właściwie to potrzebuje dwóch rzeczy. Społeczności i eksperymentu. Czyli bardziej takie gotowe wytwarzanie. Tak, tak, tak. I nawet gdybym naraził się tej społeczności, na przykład skompromitował, to zawsze wtedy myślę o tym, że przecież mój produkt może być globalny
innymi, na przykład w innych kontynentach już nie będą uczestniczyć w tym wczesnym etapie eksperymentu i niepowodzeń, tak? Jest to czasami trudne, ale moim zdaniem to jest najlepszy sposób. Więc eksperyment, społeczność i takie grupowe myślenie wspólne, feedback, najpierw pomysł, potem rozmawianie, potem i od razu wtedy zapadają też decyzje, czyli na przykład jaka nazwa, jakie logo. Od razu widzisz, czy ludzie tego potrzebują. I jeszcze sztuką jest do tego jeszcze od razu to finansować, dlatego że nawet inwestorzy, którzy finansują wczesne etapy produktu, to nie finansują jeszcze tak wczesnych. Na przykład poszukiwań produktu. Oni finansują wczesny produkt. Nawet jak on jest seedowy, to jest produkt jednak. A wiesz, tylko widzisz, w innowacjach jest tak, że czasami jak masz jakiś czas, to czasami 3/4 tego czasu może iść na poszukiwanie produktu, a nie robienie go. To tak jak człowiek się zastanawia, co będzie robił. Tak jak człowiek się zastanawia, jaka jest jego droga, to tak samo ty chcesz się zastanowić, jakiemu kierunkowi, jakiej drodze, jakiej branży chcesz poświęcić przynajmniej 10 lat swojej pracy nad stworzeniem stosownego produktu. Więc ten etap takiego właśnie programowania umysłu, poszukiwania, to jest coś kompletnie niedostępnego do sfinansowania, a to kosztuje. Więc ja może powiedziałbym teraz, jak w praktyce to wygląda. W przypadku na przykład ostatnich projektów. W przypadku Sapiensy najpierw powstał pomysł, żeby zainwestować we mnie, w człowieka, nie w firmę. Więc powstał Rahim Coin. Okazało się, że zrobienie tego Rahim Coina za pomocą technologii blockchain jest możliwe, ale jest trudne. No bo potrzebny jest white paper, blockchain, strona www, KNF, jurysdykcja i kosztowało to mnóstwo pieniędzy. Wtedy stwierdziłem, że to powinno być prostsze. I sam powstał ten pomysł Sapiensy, czyli człowiek waluta, żeby stworzyć giełdę marek osobistych. Gdybym nie był szkoleniowcem, gdybym nie rozumiał jakby rangi marki osobistej we współczesnym biznesie, to bym na to nie wpadł. Więc powstało Sapiensy i kiedy robiliśmy z kolei Sapiensy, no to powstała giełda marek osobistych na blockchainie. Okazało się, że aby kupować tokeny, jest potrzebna kryptowaluta, spuszczmy kryptowalutę, stworzyliśmy kryptowalutę, zacznijmy ją sprzedawać. No i potrzebowaliśmy wtedy platformy do zarządzania, po prostu platforma, która umożliwia sprzedawanie kryptowalut. No i to nie jest takie łatwe, no bo jest blockchain, ale to stawianie kryptowalut na blockchainie dla mnie jako artysta ASP przynajmniej jest bardzo trudne, jestem bardzo mało techniczny. Więc od razu chcę tworzyć coś idiotoodpornego, takiego, żebym ja sobie sam poradził z tym. No i powstało Mozaiko. No jak powstało Mozaiko, to zrozumiałem, ojej, jakie to jest duże. No i od razu myślę sobie, zróbmy z tego SaaS, czyli wspólne oprogramowanie, żebyśmy nie robili tego tylko pod Sapiensy, tylko zróbmy to pod innych. No i powstało Mozaiko, więc teraz mamy Rahim Coin, Sapiensy, Mozaiko. I co się okazuje? Że na Mozaiko jest największa potrzeba. Bo po prostu przychodzi mnóstwo firm, które mają problem z obligacjami, mają problem z kredytami bankowymi, mają problem z nie do końca uregulowanym crowdfundingiem udziałowym, który jest takim przejściowym, powiedzmy, etapem finansowanego, tak zwanego rozproszonego finansowania. I pojawia się tokenizacja, gdzie od razu kupujesz, dostajesz token, który jest akcją. I teraz, dlaczego ja wiem, że ten projekt na pewno wypali? Bo ja go nie wymyśliłem. Ludzie go wymyślili, to potrzeby go wymyśliły, to moja potrzeba. Tylko czy jakbym ja nie zaczął tych wcześniejszych działań, głośnego mówienia, to doszedłbym tak do Mozaiko? Nie. Więc to jest takie behawioralne projektowanie. I teraz, kiedy już się pojawiło to Mozaiko, wiemy, że to jest to, no to trzeba stworzyć MVP, czyli minimum viable product, minimalna, ale taka użyteczna wersja produktu, czyli taka viable to jest taka możliwa do przetestowania przez użytkowników, czyli trzeba określić, jaka jest ta minimalna możliwość. Ponieważ działasz na innowacyjnym rynku, masz mało konkurencji, to wolno ci zrobić mało, bo i tak zrobisz najwięcej. To jest jakby przewaga, wiesz, innowacji. No i
wprowadzamy to MVP, ale okazuje się, że nad tym MVP pracowało prawie 10 osób przez rok. Czyli to już kosztowało ponad 1 000 000 złotych. Gdzie to jest coś, co nigdy nie sfinansował. No i teraz bardzo ważne jest właśnie o tym, żeby od razu mówić o pomyśle, od razu się dzielić pomysłami, od razu, ale też od razu sprzedawać to, co masz. I teraz no zobacz, ja już teraz zarabiam na Mozaiko. Chociaż ja zacząłem zarabiać na Mozaiko, zanim powstał produkt, bo chodzi o to, że wiedza klientów na temat tokenizacji jest tak mała, że oni najpierw potrzebują nie produktu, ale wiedzy. I finansowanie projektów bez inwestora, to nawet jest ten, co się nazywa bootstrapping. Czyli po prostu w bootstrappingu, czyli tworzysz projekt bez kapitału zewnętrznego, tylko to zakłada, że twoim kapitałem jest twoja wiedza, a twoim inwestorem może być klient. Czyli budujesz firmę z niczego. Więc jeżeli ja buduję firmę z niczego, to jeżeli klient nie ma wiedzy na temat produktu, którego ja jeszcze nie mam, to ja sprzedaję wiedzę. I teraz zrobiłem taki proces, żeby przed wdrożeniem produktu, gdzie klient i tak, rynek nie jest na tyle wyedukowany, żeby samodzielnie z tego produktu korzystać, to zrobiłem taki proces, że najpierw jest warsztat, którego celem jest określenie celów i wypracowanie koncepcji w metodyce właśnie design thinkingu. Koncepcji w tym wypadku bardzo skomplikowanej, bo koncepcji tokena prawnej, technologicznej, biznesowej. Za to już jest jakieś 40 tysięcy złotych. Potem jest tokenizacja, czyli używanie naszego narzędzia przez nas, czyli to narzędzie jeszcze de facto nie musi być takim samoobsługowym narzędziem i dopiero na końcu utrzymanie tego narzędzia. I ten proces trwa na przykład 1-2 miesiące. Czyli wiesz, ty już sprzedajesz to, co masz. A co masz? Wiedzę. Ciekawe podejście. A powiedz mi, jak myślisz, w jakim czasie ta tokenizacja będzie tak popularna, że każda firma będzie z tego korzystać? Wiesz co, wydaje mi się, jak patrzyłem na wykresy Gartnera, to generalnie o ile ICO teraz przeżywa dołek przed ponownym takim wlotem, czekamy na uregulowanie tego rynku, to o tyle STO, czyli, bo kryptowaluty to jest coś innego zupełnie niż kryptotokeny. Kryptotokeny reprezentują wartości materialne, niematerialne, ale jakieś aktywa. Jednym słowem, token to jest cyfrowe prawo własności do nieruchomości, złota, diamentów, obrazu, wszystkiego. I to jest przykładowo, takie prawa własności mieliśmy dzięki notariuszom czy księgom wieczystym. Czyli to też nie było takie na umowie, tylko był gdzieś też rozproszony taki notariat, czyli księga wieczysta jest rozproszona, bo masz tu nieruchomość, a księgę masz w sądzie. Notariusz też może poświadczyć. Drukowane papiery wartościowe. A tutaj mamy coś takiego, że mamy właśnie to rozproszenie, czyli mamy taki notariusz jest w internecie rozproszony, tak? On jakby zatwierdza w innych miejscach to, co my posiadamy. Więc token to jest cyfrowe prawo własności do na przykład papieru wartościowego, który po pierwsze blockchain zapewnia twój stan posiadania, że nikt ci tego nie zabierze, natomiast prawo chroni twoje interesy, gdyby ktoś cię chciał oszukać. Więc security token to jest takie połączenie właśnie technologii z przepisami prawnymi. I teraz w wykresach Gartnera to tokenizacja jest pokazana, że ona potrzebuje najwięcej, bo tam jest od 2 do 10 lat i tam jest pokazana aż 10 lat. Ja uważam, że 10 lat na to, żeby tokenizacja stała się takim totalnym mainstreamem, jak dzisiaj na przykład Facebook. Ja pamiętam, jak 11-12 lat temu robiłem Facebooka, no to myślę, że 10 lat to jest taki bardzo optymistyczny, ambitny scenariusz zbudowania takiej wielkiej firmy. Wielkiej, czyli tak zwanego unicorn. A to nie jest dużo z mojego punktu widzenia. To jest mało, jak się robi nieuczciwy biznes, czy się szybko zarobić, ale w uczciwym biznesie 10 lat to jest zawsze ambitny plan. No bo już to jest takie długofalowe strategiczne. Powiedz mi, czym według ciebie tak jakby, jakie zalety nad innymi formami inwestowania mają właśnie tokeny, inwestowanie, tokenizacja, a nie właśnie, nie wiem, inwestowanie w aktywa na giełdzie? Wiesz co, giełda jest mało demokratyczna, ponieważ na przykład giełda jest dla bardzo dużych firm. Giełda jest tak droga, że ty jakbyś chciała wprowadzić swoją firmę na giełdę, to już na giełdzie są państwowe firmy, na giełdzie są korporacje. To jest nie do końca, wiesz, uczciwe, żeby duzi stali się jeszcze więksi, a mali, którzy mają potężny talent i dar, ale akurat
nie wiem, nie odziedziczyli wielkie firmy, nie mogli, wiesz, łatwo pozyskiwać kapitał. I jakby w DNA blockchaina leży właśnie taka demokratyzacja, wyrównywanie szans, co dla mnie jako artysty jest bardzo takie misyjne. Więc giełda odpada, bo jest droga. Dotacje unijne, ten kto przeżył, to wie, że to jest, że to zabija kreatywność i zabija też metodę weryfikowanego uczenia się, bo metoda weryfikowanego uczenia się zakłada przede wszystkim zmianę. A zmiana to tak zwany pivot. I ty musisz cały czas zmieniać projekt. No weź teraz zmień projekt unijny, na który dostajesz hajs. Zostawmy dotacje unijne autostradą, nie wiem, rolnikom. To się nie zmienia, ale nie innowacją, bo to nie da się połączyć, nie da się tego zrobić. Dlatego tak mało mamy dobrych biznesów, które wyrosły wiesz na dotacjach. Dalej mamy co? Mamy na przykład prywatnych inwestorów, czyli takie fundusze inwestycyjne, inwestorzy, aniołowie biznesu. I oni są na przykład fajni, ale dlaczego są niefajni? Ponieważ oni nie są inwestorem. Oni się stają wspólnikiem. A ty teraz wyobraź sobie, że ja robię na przykład Edrona, potem robię na przykład Sapiensy i na przykład przyjdzie mi inwestor w Edronie i powie, wiesz co, bo te kryptowaluty to nam przeszkadzają, bo na przykład inwestorem jest bank i na przykład to jest w konflikcie interesu na przykład, nie? A akcje są nieme. Akcje to ktoś ma i liczy na to, że na nich zarobi, a nie, że on ci powie, że pomysł mu się nie podoba, tak? Więc poza tym no, ci inwestorzy, no to też jest to taki proces bardzo długotrwały. I mam jeszcze bardzo coś fajnego, czyli rozproszonych inwestorów, czyli finansowanie społecznościowe, które najpierw wywodziło się z takiego wspierania pomysłów na Kickstarterze, a potem weszło w fazę equity, czyli wspieram i posiadam coś w zamian. Tylko że widzisz, jeżeli w finansowaniu społecznościowym ktoś kupi akcję jakiejś firmy, to przez to, że ta firma nie jest notowana na giełdzie, to nie masz fizycznie tej akcji. Lub przez to, że albo na przykład jeżeli ta firma jest spółką z ONO, to weź teraz sprzedaj, nie wiem, 500 osobom udziały i idź do KRS-u i zrób wiesz, zmiany. Albo na przykład jeżeli to jest nawet spółka akcyjna, to weź teraz sprzedaj, nie wiem, 1000 ludzi akcje po 7 zł, czy 8, czy 10 i weź teraz idź do domu maklerskiego, gdzie zmiana może kosztować 10 razy więcej. Więc a w przypadku tokenizacji, to w świetle nowych przepisów spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i prostych spółek akcyjnych mamy jasno powiedziane, że rejestr akcjonariuszy może być prowadzony na blockchainie. Tam dokładnie figuruje to jako rozproszona baza danych, czyli rozproszona księga rozrachunkowa, czyli blockchain, w którym możemy mieć zapis akcji, czyli kryptograficzny zapis akcji, czyli kryptoakcja, czyli po prostu kryptotoken, bo token może mieć różną funkcję, może być obligacją, pożyczką, akcją, biletem itd. To, jakim mu nadamy cechy, zależy od po prostu tego, co założymy w white paperze. White paper to taki odpowiednik prospektu emisyjnego. I teraz w tokenizacji mamy coś takiego jak finansowanie społecznościowe, czyli ludzie inwestują, ale od razu dostają cyfrowe prawo własności na swój portfel. Dzięki czemu to jest dużo bardziej upłynnialnie i pracuje nad mozaiką, nad Sapiensy, nad tym wszystkim, żeby właśnie to było stanowiło jak najmniejszy próg wejścia dla projektów. Niekoniecznie małych, też dużych. Zawsze w biznesie technologia ma usprawniać procesy, optymalizować koszty. Póki co właśnie tutaj rozmawiamy o tych prawach, bo do tej pory w polskim prawie nie było żadnej takiej szczegółowej regulacji w ogóle tokenizacji, jak to wszystko działa. I to była przeszkoda, czy zaleta, że można było robić wszystko, co się chciało? Są kraje, gdzie jest lepiej, są kraje, gdzie jest dużo gorzej. Wiesz, nie ma co narzekać, bo jak ja robiłem teraz ICO, to musiałem na przykład wyłączyć Stany na przykład Zjednoczone, czyli tam jest to wręcz zakazane. Natomiast zależy, bo jeżeli na przykład chodzi o rynek wtórny, czyli budowanie giełdy, to w Polsce nie da się tego zrobić, ale jeżeli chodzi na przykład o emisję pierwotną, czyli na przykład taki crowdfunding udziałowy, czy taką tokenizację, w oparciu na przykład o przepisy prostych spółek akcyjnych, gdzie udało się przeforsować ten zapis o rozproszonym akcjonariacie na blockchainie, no to moim zdaniem to jest akurat ewenement na skalę światową, więc są dobre strony i złe strony. Byłem w KNF-ie naprawdę złożyłem wiele projektów i nie zarzucam żadnych złych intencji, bo sam mam dobre. Natomiast jedyne, co można zarzucić, to tempo działania jest wolne.
Mówię, no może być lepiej, może być gorzej. Prosta spółka akcyjna jest niesamowitą okazją, żeby takie projekty jak Mozaiko, czyli token jako akcja firmy, robić. Na poziomie oczywiście emisji pierwotnej, na poziomie oczywiście pewnych ograniczeń związanych z kwotą, czyli mamy tu 1 000 000 euro rocznie do zebrania tylko. Dla startupów to jest dużo, ale dla deweloperów to jest za mało. No ale będzie coraz lepiej. Także wiecie, nie da się na przykład zrobić biznesu w Polsce i od razu, nie wiem, założyć firmy w Estonii czy gdzieś na jakichś wyspach, bo wiesz, są przepisy o tak zwanej transgraniczności, które mówią, że musisz mieć takie prawo, w jakim kraju działasz. No jak tu masz na przykład, jak mamy tutaj na przykład Facebooka czy Ubera, no to oni działają na polskich przepisach, a są amerykańskimi cyfrowymi firmami, ponieważ jeżeli przekroczysz pewną liczbę, nie wiem, obrotów, klientów, masz pracowników, kierowca jeździ po polskich drogach, to musi to robić. To nie można teraz tak zrobić, że wiesz, że ja założę spółkę, nie wiem, gdzieś na Malcie i będę mówił, że to jest maltańska spółka, będę tu zatrudniał wszystkich ludzi, bo to wiele osób tak robi, ale tak robią ludzie, którzy trochę mijają się z prawem, a ja chcę być innowacyjny i jednocześnie chcę lobbować dobre zmiany. Właśnie, wracając do innowacyjności. Jak wpadłeś na pomysł, żeby do biznesu wprowadzić właśnie takie nowe wartości, jak inwestowanie w ludzi? Mm-hmm. Wspominałeś tutaj, że dlatego, że sam obracasz się w tym środowisku, mm-hmm. szkolenie coachingu? Coachingu może nie, bo coaching to jest bardziej taka praca psychologa biznesu niż przedsiębiorcy. Natomiast szkolenie jak najbardziej, takich empirycznych, opartych na własnych doświadczeniach. Natomiast skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że po pierwsze jestem multiprzedsiębiorcą i artystą. Multiprzedsiębiorca to jest taki, który robi wiele projektów i nie wiadomo, który z nich się uda. Więc inwestując w człowieka, a nie wybrany przez niego produkt, tak naprawdę mamy parasol nad wszystkimi jego próbami, aż mu się uda. Wszystkie moje statystyki, które przeprowadziłem, świadczą o tym, że jeżeli zamiast zainwestować w projekt, zainwestujemy w portfel wszystkich projektów realizowanych przez jedną osobę na przestrzeni jego całego życia, szanse powodzenia są dużo, dużo większe. Gdybyśmy wzięli na przykład ludzi, którzy tworzą patenty albo artystów, którzy malują, no to de facto nie wiem, jeden patent na 3000 może coś zdziałać. No to weź wybierz, który patent teraz. Więc de facto w przypadku artystów, twórców, muzyków, stand-uperów to w ogóle jest jeszcze lepiej, bo oni stronią od firm, od spółek akcyjnych i tak dalej, bo oni są najważniejszym aktywem. Nie wiem, na przykład sportowcy, prawda? Nie wiem, Robert Lewandowski i tak dalej. I wierzę po prostu, że powstanie taka nowa ekonomia i okaże się na przykład, że marka osobista może być warta tyle, co korporacja. Jestem o tym absolutnie przekonany. I teraz próba jakby sprowadzenia tego wszystkiego do człowieka z pominięciem firmy jest bardzo ciekawa, dlatego że widzisz, jakbyś kupiła obraz artysty, to byś nigdy nie mogła mieć jego praw autorskich do obrazu. A tak naprawdę najcenniejsze są prawa autorskie, które dziedziczą dzieci. I dzieci zarabiają na prawach autorskich od każdej sprzedaży wtórnej. Czyli przykładowo wnuczka Marka Chagalla zarabia na każdej sprzedaży obrazu Marka Chagalla 10%. Mhm. Po prostu, chociaż obrazy nie są jej, bo ona dziedziczy prawa autorskie. Więc ja bym chciał, żeby inwestycja w człowieka była tym, co dostają nasze dzieci. No i moje dzieci dostaną na przykład moich inwestorów do wyrzucenia inwentarza, czyli tyle i tyle osób pomogą mi zbudować mój majątek, spłaćcie ich albo płaćcie dywidendy od tego, co dziedziczycie. No dla mnie to jest mega fajne. No a w przypadku artystów, no to właśnie, wiesz, oni mają tą spuściznę i ta spuścizna też potrzebuje potem pewnej administracji i pewnej opieki. I często te rodziny nie wiedzą, jak się za to zabrać, zastrzegają nazwy i robią jakieś dziwne ruchy. Ja bym chciał, żeby ten personalny token był właśnie takim ucieleśnieniem jakby tej całej wartości, ale nie tej wartości fizycznej człowieka, tylko właśnie tej spuścizny jego całej. Oczywiście personalne tokeny mają też szereg innych zastosowań, czyli na przykład mogą być takimi własnymi kryptowalutami, czyli ja emituję pieniądz, który, tak jak państwo emituje pieniądz, to człowiek emituje pieniądz, który sam honoruje. Mhm. I teraz ty możesz kupić mój pieniądz, jak ja jestem, nie wiem, mały i dopiero się uczę za 2 złote, a potem możesz, nie wiem, przyjść na moje szkolenie, a moje szkolenie się teraz zaczyna od 20 tysięcy na przykład, nie? Więc de facto, a jest skończona ilość tokenów, więc jego wartość wzrosła, bo moja cena wzrosła. Więc ciekawym wydaje mi się taka rzecz, żeby właśnie pominąć zupełnie tradycyjne pieniądze i nawet kryptowaluty,
i żeby od razu, żebym ja na przykład, nie wiem, taki przykład, pracuję w Facebooku i dostaję wynagrodzenie w Librze, a sam Facebookowi sprzedaję swoje personalne tokeny, które odzwierciedlają moją pracę. Wymieniamy moje personalne tokeny za Librę. Ja tą Librę mogę sprzedać, jak ktoś będzie chciał kupić reklamę, a on może ten token wydać u mnie, ponieważ on płaci mi za pracę. I wtedy co robimy? W przypadku firm, widzisz, jak ja teraz z tobą rozmawiam, to ja, wiesz, dopracowuję projekty. To nie jest tak, że ja tutaj się tego lansuję i robię wywiady, tylko ja teraz, to jest dla mnie wyprawa intelektualna. Jeżeli w przypadku personalnych tokenów wyrzucimy firmę, a w przypadku też w ogóle kryptotokenów wyrzucimy nawet kryptowalutę, to jeżeli pozbędziemy się środków pieniężnych, pozbędziemy się firm, to tak naprawdę definicja blockchaina polega na tym, żeby pozbyć się wszelkich instytucji pośredniczących. Po co? Żeby to wszystko było tańsze, szybsze i lepsze. Czyli to tak naprawdę jest seamless i tutaj ta tokenizacja. Tak. No wiesz, jeżeli ty stworzysz swój token, który jest odzwierciedleniem twojej wartości, nawet ten token płatniczy, a ktoś będzie ci płacił swoim, to tak naprawdę my wrócimy do barteru. I myślisz, że to... Ty płacisz sobą za, nie wiem, za coś w warzywniaku. I będzie to lepsza droga? Myślisz, że to wspomaga na przykład demokratyzację? Czy to wspomaga? Pomaga, ponieważ widzisz, wyobraź sobie taką sytuację, że chcesz na przykład diamenty na przykład dają na przykład fajną stopę zwrotu, ale zaczynają się od 1 000 000 złotych. To może zainwestować tylko ten, kto ma 1 000 000. No dobra, ale jeżeli ty masz 500 zł, to jeżeli stokenizujesz ten diament, to możesz kupić za 500 zł. Ja na przykład teraz tokenizuję, to jest to wyrównywanie szans. Ja na przykład teraz tokenizuję nieruchomości i to polega na tym, że jak masz... O, nieruchomość to jest coś takie stokenizowane w rzeczywistości, czyli budynek jest podzielony na mieszkania. Czyli potem w księgach wieczystych ludzie mają udział w tej nieruchomości. Tylko, że widzisz, jedno mieszkanie zaczyna się od 500 000 zł. A tokenizacja po pierwsze daje możliwość zainwestowania 1 000 000 zł, czyli ten budynek można podzielić na 20 milionów kawałków, a nie na 300. A po drugie, jeżeli ty kupisz token, to nie musisz teraz prowadzić zapisów w księgach wieczystych. I to się da dzisiaj zrobić. Albo dlatego, że jeżeli robisz token w prostej spółce akcyjnej budynku, to prosta spółka akcyjna jest w księdze wieczystej, a token już jest akcją, która może być na blockchainie. Czyli de facto zobacz, no, nie dość, że nie potrzebujemy domu maklerskiego, to jeszcze nie potrzebujemy ksiąg wieczystych. I ty teraz możesz powiedzieć, jakie to jest skomplikowane. Jest to skomplikowane trochę? No tak, dla osoby, które... No dobrze, a ja ci powiem tak. Otóż ja teraz sprzedawałem nieruchomość w centrum Krakowa. Garaż, w parkingu podziemnym, gdzie jest 300 garaży, nieruchomość. Trochę zostało jeszcze kredytu do spłaty. Jakiś, wiesz, ja właściciel, wspólnik, księgi wieczyste. I powiem ci, że gdyby 5 osób mi w tym nie pomogło, czyli pośrednik od nieruchomości, notariusz, mój prawnik, prawnik kupującego, to jest świat stary i skomplikowany. To znane i nieznane. I widzisz, i o to chodzi. Wiesz, dzisiaj to może się wydawać skomplikowane, ale jutro ty będziesz mogła jednym kliknięciem kupić token, który odzwierciedla na przykład, nie wiem, Empire State Building, i mieć go u siebie w portfelu, który jest w blockchainie i tyle. A nie czekać 3 miesiące, aż oni wprowadzą zmiany w księgach wieczystych w sądzie. Czyli co ja z tego mam? To jest szybsze? Świat ma z tego to, że po prostu, no, jeżeli świat ma się ma działać lepiej, szybciej i ludzie mają zarabiać więcej i pracować mniej, to technologia to wszystko usprawia. Tylko technologia, może w tym momencie nie znamy innej metody niż jakby usprawniania świata, niż technologia. Wielokrotnie podkreślasz w Safe, że ważna jest dla ciebie również transparentność obok tego wszystkiego. Dlaczego? Są różne metody prowadzenia firm. Czasami jest to transparentność, czasami są introwertycy. W Polsce raczej mamy więcej introwertyków. Najbogatsi ludzie, czasami nikt ich nie widział twarzy nawet. Masz przykład tego właściciela Dino, czy tego LPP Marka Piechockiego. Teraz jest na okładce Forbesa, słuchaj, czarna taka twarz, od tyłu sfotografowany. Da się. Tylko widzisz, żeby w życiu osiągnąć szczęście, to trzeba dopasować i biznes, i życie do swojej natury. A moja natura jest ekstrawertyczna. Więc ja nie mówię, że to jest lepsza forma.
To jest po prostu inna forma, która może prowadzić do równie fajnych rezultatów. Więc wiesz, jeżeli ja mam wybrać coś, co leży w mojej naturze, albo coś, co nie leży, to wolę to, co leży, jest mi łatwiej. Więc teraz nie muszę, jak nie muszę wymyślać, to jest mi łatwiej z tobą rozmawiać, bo to tak wychodzi od serca i ja się nie muszę ani przygotować. Więc po prostu ja jestem ekstrawertyczny, ja jestem z południa, czasami szybciej piszę niż myślę i stwierdziłem, że będę działał w takiej pełnej szczerości, merytokracji, czyli po prostu jeżeli masz coś do kogoś, to lepiej mu to powiedzieć, bo czasami więcej krzywdy się komuś robi, jak się coś nie powie. Ja jestem raczej wyznawcą teorii, że gdyby wszyscy ludzie mówili wszystkim, co naprawdę myślą i byłyby to nawet złe rzeczy, to byłoby bezpieczniej. Bo najniebezpieczniej jest, wiesz, jak ktoś po prostu, wiesz, nie mówi, co myśli i być może jest dyplomatycznie i miło, a potem nóż w plecy. To, taka jest moja natura i wierzę, że to ma dobre i złe strony. Złe, bo pokazujemy swoje porażki, dobre, bo mimo wszystko uważam, że te porażki, wiesz, budują naszą wiarygodność. Wracając jeszcze do Sapiensy i Mozaiku, bo cały czas obracamy się w tym temacie, jakbyś nam wytłumaczył, czym one się różnią tak konkretnie? Sapiensy to jest tokenizacja ludzi. To jest taki, nie wiem, czy słyszałeś o Patronite, gdzie się wspiera różnych twórców. No to jest taki Patronite, gdzie nie wspierasz, tylko inwestujesz i dostajesz token, który jest na blockchainie, który możesz listować na giełdzie. Ten token zwiększa wartość tej osoby. I to może być token płatniczy, czyli kupujesz usługi, lub udziałowy, czyli masz udział w zyskach. A z kolei Mozaiko to jest taki, nie wiem, czy słyszałeś o BizFoundzie na przykład. Equity crowdfunding, pozyskali pieniądze i tak dalej teraz dla Wisły. No to jest coś takiego właśnie przejściowego i ja właśnie Mozaiko to ma być właśnie taki BizFound, tylko że na blockchainie, gdzie od razu dostajesz token, który jest cyfrowym prawem własności do projektu. Różnica jeszcze jest taka, że my mamy ten token, pewnie serwisy crowdfundingowe też zaraz to wprowadzą, bo to jest dobre rozwiązanie, ale przez to, że my jakby wywodzimy się z tokenizacji z blockchaina, to u nas przewagą, i to uważam jest wyższy poziom ewolucyjny finansowania społecznościowego, że token może mieć różną funkcję w przypadku firm. Przykładowo, no, to nie musi być, wiesz, token, który jest akcją firmy, ale to może być token, który jest programem lojalnościowym, to może być token, który jest, nie wiem, festiwal muzyczny może się stokenizować, sprzedawać bilety. I na przykład te bilety na rok przed są taniej, a potem na przykład ich cena maleje i rośnie w zależności od popytu i jak okaże się, że będzie brzydka pogoda, spadają, ładna pogoda rośnie, a ktoś może kupić nie, żeby iść na festiwal, tylko żeby go sprzedać potem drożej i kupi od razu 1000 biletów. Festiwal sprzedaje te 1000, bo potrzebuje te pieniądze, żeby organizować to, wiesz, wcześniej. Więc w przypadku tokenizacji to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Powiedz mi jeszcze, czy czujesz się pionierem w różnych dziedzinach? Bo jednak tutaj rozmawiamy, no ktoś by sobie pomyślał science fiction, ale ktoś kompletnie, kto nie siedzi w temacie. Także... Wiesz co, jeżeli chodzi o Sapiensy, czuję się pionierem. Dlaczego? A jeżeli chodzi o Mozaiko, czuję się jednym z pierwszych, niekoniecznie pierwszy, ale w biznesie pamiętajmy, nie kto pierwszy, ten lepszy, ale na odwrót, to lepszy ten jest pierwszy. Pamiętajmy o tym. Statystyki mówią, że pionierzy przegrywają z osadnikami, bo pionierzy się wykrwawiają, a osadnicy wchodzą i teraz wygrywają ci osadnicy, którzy są jak najwcześniej. Osadnicy, tak? Więc nie zawsze, wiesz, jak patrzymy na to, na przykład historię internetu czy biznesu, to nie zawsze twórcy i naukowcy byli dobrymi biznesmenami. Tak? Najczęściej ci najlepsi biznesmeni nie wymyślali swoich projektów. Masz takiego McDonalda, Starbucksa, to oni po prostu jak widzieli, że to jest dobry pomysł, ale oni też byli pionierami i byli kreatorami w zakresie na przykład skalowania biznesu. Na przykład gość, który zeskalował McDonalda, to na przykład nie wymyślił McDonalda, czyli pierwszej zautomatyzowanej restauracji, ale wymyślił na przykład system franczyzowy. Więc wiesz... To nie musi być wynalazek, to możesz być pionierem na różnych poziomach. Dlaczego w Sapiensy uważam się za absolutnego pioniera? Dlatego, że wspomniałem o tych wykresach Gartnera. Tam się pojawiają asety, tokeny. Czyli tokeny takie, które odzwierciedlają wartości. Tokeny jako cyfrowe prawo własności. Ja wiem, że to jest słuszny kierunek, natomiast powiem ci, że załamałem się, jak w wykresie Gartnera poświęconym blockchainowi nie wspomniano w ogóle o personalnych tokenach. I teraz a to są, wiesz, takie najlepsze badania, które można powiedzieć przewidują przyszłość, tak? Teraz co ja mam zrobić? Zrezygnować? Jeżeli ja przekonam cały świat do swojej wizji, to wtedy jestem i biznesmenem, i takim kreatorem, który zmienia świat.
Tak jak Steve Jobs na przykład, on był przede wszystkim sprzedawcą. Na przykład przekonał ludzi do iPada, wcale go świat nie potrzebował. Dziś on mówił w ogóle, że ludzie będą używać zamiast laptopów iPady. To się nie przyjęło. Nie, nie, nie. Tylko, że on potrafił przekonać świat do swojej wizji. I artysta tak czasami ma, wiesz, biznesmen spełnia oczekiwania, a artysta wciąga ludzi w swój świat. I w Mozaiko ja chcę spełniać oczekiwania, a w Sapiensy chcę zaprosić ludzi do swojego świata. Mm-hmm. Czyli tutaj to jednak zaplecze twoje artystyczne to wcale nie wyklucza biznesu, tylko tak naprawdę daje ci dużo, żebyś ty właśnie tworzył i inspiruje. Tu byśmy musieli sięgnąć po definicję sztuki, czym jest sztuka. No, moim zdaniem sztuka to jest tworzenie wspaniałych rzeczy, niekoniecznie takich konwencjonalnych dzieł sztuki. Po prostu wszystko, co zostało stworzone przez człowieka, a nie naturę, może być sztuką. Więc jeżeli prześledzimy, nie wiem, historię sztuki, to zobaczymy, że tam mamy dzieła, niekoniecznie obrazy, rzeźby, tylko czasami jest to architektura i tak dalej. Czasami są to przedmioty użytku, takiej użyteczności codziennej, przemysłowe rzeczy. Więc uważam, że każdy człowiek, który tworzy nowy, nieznany dotąd świat i nie zgapia, może być artystą, niezależnie od tego, co robi. I uważam, że dzisiaj więcej jest tego artyzmu w technologii, gdzie są innowacje, niż w tej tradycyjnej sztuce. Za sztukę uznawaną. Mm-hmm. Powiedz mi jeszcze, czy to jest tylko taka twoja intuicja, czy analiza otoczenia? Bo już w tym cyfrowym świecie siedzisz od jakiegoś czasu. I które? Wiesz co, no jeżeli to jest zupełnie coś nowego jak Sapiensy, to na pewno jest to bardziej intuicja niż analiza, bo analizować nie ma czego. Tylko pamiętajmy, że wszystko jest kwestią ewolucji, a nie rewolucji. Czasami zmienia się tego narzędzia, a nie potrzeba. Bo mogę powiedzieć, że na przykład Sapiensy to coś zupełnie nowego, a mogę powiedzieć też, że to jest powrót do czasów, kiedy jeszcze nie było firm. No tak. Prawda? Więc nie wiem. Przyjmijmy, że nie ma firm, jest człowiek i bezpośrednio inwestujemy w człowieka, czyli nawet nie w jego działalność gospodarczą jedną słową, tylko po prostu w niego. Tak? Dajemy pieniądze do kieszeni, token jest walutą zaufania do tego człowieka i wierzymy, że on coś fajnego zbuduje, a jak nas oszuka, no to jego wartość spadnie. Wyrzucamy prawo, wyrzucamy przepisy, wyrzucamy firmy i zostawiamy zaufanie. Prawda? Więc to jest trochę takie, jeżeli podejdziemy do takich a priorycznych potrzeb ludzkich, no to jesteśmy w stanie zrobić pewną analizę jakby człowieka. A jeżeli podchodzimy do tego tak czysto technologicznie, no to musimy się kierować intuicją i po prostu intuicja ma uruchomić pierwszy klocek domina, żeby wejść w proces weryfikowanego uczenia się, czyli eksperymentowania i musimy tu być gotowi na popełnianie błędów. Mm-hmm. Dzisiaj się z ciebie śmieją, a jutro ci gratulują, tylko że to jutro to jest czasami za 5-6 lat i to jest czasami za późno, żeby tym pierwszym powiedzieć, a nie mówiłem. Jak ja zrobiłem Rahim Coina, to półtorej roku temu wszyscy mnie wyśmiali, zmasakrowali i donosili na KNF. Ja poszedłem do KNF-u, dostałem zgodę i teraz szukam tych wszystkich, nie mogę ich znaleźć. I tam wracam do postów przez 2 lata i daję komentarz, ej, a nie mówiłem? I nikt nie reaguje. No jak wiesz, to jest sukces, jakby, no właśnie, bo widzisz, najbardziej przeszkadza to odroczenie w czasie. Mhm. Tak naprawdę wiesz, jeżeli każdy jest konsekwentny i wytrwały, to dojdzie do czegoś, każdy. Tylko to, że potrzeba 10, 20, 30 lat. Mój profesor kiedyś, to był akurat profesor socjologii, powiedział coś takiego bardzo fajnego, że każdy artysta przechodzi do historii, jeżeli tylko do końca życia będzie wierny sztuce. No bo mało jest artystów. No tak, no popatrz. Dzisiaj jak masz dobry obraz renesansowy, komu Krzysztof w czasach renesansu poświęcił swoje życie już malarstwu, to nawet jeżeli on nie był geniuszem, tylko był dobrym rzemieślnikiem, a ponoć najlepsi nawet byli rzemieślnikami, a nie geniuszami, to ta konsekwencja doprowadzi cię po prostu do sukcesu. Każdy dzisiaj obraz artysty, malarza, który poświęcił życie malarstwu i rozwijał się w tym przez pół wieku przynajmniej, no jest dzisiaj po prostu cenionym dziełem sztuki. I wydaje mi się, że z filmu może być bardzo podobny, tylko ludziom po prostu brakuje wytrwałości. Rozmawiając jeszcze o przyszłości, jakie masz plany? Co będzie następnym krokiem? Zdradzisz nam coś? No wiesz co, teraz jestem tak zaprzątnięty całkowicie blockchainem,
Na pewno będą zmiany. W tym roku zrobiłem eksperyment, to widać za mną tutaj, który polegał na tym, że zafascynowany postacią Elona Muska chciałem spróbować robić wszystko naraz. Skutek jest niestety upłakany, ponieważ wiem już, że się nie da, przynajmniej nie da się na tym etapie moich mocy. I nie wiem, jak można jedną twarz pożyczyć tylu projektom, wiesz, jak można. Ja tego nie jestem w stanie po prostu pojąć, bo widzisz, jest takie prawo marketingu, które mówi, że jak będziesz symbolem wielu dziedzin, to nie będziesz symbolem niczego, bo ludzie tego nie ogarną. Ja nie miałem nawet problemu, żebym ja to zrobił wszystko, tylko żeby ludzie uwierzyli w to, że ja mogę znać się na social mediach, na tokenizacji, na e-commerce. Robię teraz tak, współtworzę Edrona od samego początku. Prezesem jest oczywiście Michał Black, ale jak mi ktoś ma uwierzyć, jak robiłem tylko Facebooka, to byłem królem social mediów. Nikt mnie nie nazywa królem social mediów, od kiedy robię tokenizację. Chociaż dalej uważam, że moje szkolenia social media są na najwyższym poziomie, przepraszam, bo miałem ostatnio jedno, ale po prostu no, ludzie w to nie uwierzą. Holdingi tworzą różne subbrandy. Wiesz, Ferdynand Porsche, jak wymyślił Porsche, a potem Garbusa, to nie nazwał Garbusa też Porsche, no bo jak ktoś ma uwierzyć, że Porsche, Garbus, no przecież to jest albo ujma dla tego drogiego. Samochód masowy może być ten sam, co samochód, wiesz, elitarny. Więc de facto zacząłem się jakby depozycjonować. Więc teraz chciałbym się skupić na blockchainie. Jednocześnie wiem, że mój wspólnik Michał Black będzie rozwijał sztuczną inteligencję, czyli budował asystentkę w Edronie. Spotykamy się raz na jakiś czas, rozmawiamy, ale ja chcę robić blockchain, on będzie robił sztuczną inteligencję. On ma udział w moich projektach, ja w jego. To są dwa dobre kierunki. I w ramach tego kierunku może się wydarzyć wszystko. Teraz chciałbym, żeby Mozaiko było firmą tak wielką jak Microsoft. Tak, chciałbym po prostu teraz nie generować kolejnych pomysłów, bo wiesz, to jest, jak dobrze generujesz pomysły, to jest bardzo niebezpieczne, no bo to mam taką kolumnę na korytarzu, gdzie jest 16 tysięcy pomysłów, tak 16 tysięcy jedna na drugiej. Zaś pokażę. No to wiesz, projektowanie, myślenie projektowe trzeba ćwiczyć po prostu. To jest kwestia ćwiczenia, to jest kwestia łączenia różnych punktów. Im więcej przyswoisz informacji i przetworzysz, tym więcej potem wyrzucisz. Więc to trzeba po prostu iść na ilość. Ilość zawsze idzie w parze z jakością. Najwięksi artyści, malarze zawsze malowali najwięcej. Wyjątkiem jest Leonardo da Vinci, ale to dlatego, że on miał 17 zawodów. Natomiast generalnie jak masz Picasso, Van Gogh, to obrazy liczą się od 20, 30 tysięcy do 50 tysięcy sygnowanych dzieł przez jednego twórcę. To podpisać nie wiesz jak. No. 55 tysięcy sygnowanych dzieł zostawił Pablo Picasso. Gdyby nie ilość, nie byłoby jakości. Bo oni budowali popularność przez ilość. I tak jest w marketingu, i tak jest w biznesie, więc musisz dużo projektować. Natomiast ja chcę teraz skupić się na skalowaniu. Przez 2 lata szukałem pomysłu na blockchainie i Mozaiko zatrybiło. Chcę zrealizować Sapiensy, bo jest to moja. Bo jest to dla mnie. Bo wiem, że jak Mozaiko się uda, to Mozaiko ma szansę na bycie wielką firmą. Natomiast Sapiens ma szansę na bycie czymś zupełnie prekursorskim. Z kolei z Tuvią jest dużo większe ryzyko. Ale jeżeli zbuduję coś stabilnego, to mogę sobie po drodze też zaryzykować. Znowu wiesz, rodzi się problem z tym, że za dużo naraz, ale z tym trzeba walczyć. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że Mozaiko będzie tym Microsoftem. Ze swoją kreatywnością to trzeba czasami, wiesz, się wstrzymywać. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Aniu. Dziękuję.